Nie ma chyba wędkarza, który nie używałby okularów przeciwsłonecznych, no a przede wszystkim polaryzacyjnych, bo to woda, bo słońce. Oczywiście są najróżniejsze rodzaje okularów, od bardzo tanich aż po bardzo drogie. To jest przykład tych z najwyższej półki również cenowej. Amerykańskie okulary Wiley X, które dostępne są tego roku w Polsce. No nieprzypadkowo to jest najwyższa półka, bo tych okularów używa amerykańska armia i FBI, więc samo to za siebie świadczy. Począwszy od etui, takiego bardzo, bardzo mocnego, aż po to co najważniejsze, czyli właśnie okulary. O tym, co w wyposażeniu za chwilę, zacznijmy od samych okularów. Oczywiście różne są ich rodzaje, różne kolory soczewek. Tu mamy soczewki w kolorze niebieskim, predysponowane do bardzo silnego słońca. Same okulary w kształcie litery U, żeby się doskonale układały na głowie i zabezpieczały przed możliwością padania promieni słonecznych z boku. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, to co najważniejsze w tym modelu i w ogóle w modelach Wiley X, to są soczewki. To są ośmiowarstwowe soczewki poliwęglanowe. Raz, odporne na zarysowania, mało tego, ci, którzy byli na targach rybomanii w Poznaniu, mogli zobaczyć i przetestować te soczewki, które uderzane młotkiem nawet się nie zarysowały. A co równie ważne, ten filtr polaryzacyjny wbudowany jest w sam środek tych warstw, a więc on na długo, długo pozostanie odporny i będzie spełniać swoje zadanie. Różne kolory, tutaj kolor czarny, doskonale przylegają do głowy. Co one mają jeszcze niezwykle ważnego? To jest ta wewnętrzna część, zdejmowalna część ochronna. Bardzo często nam się zdarza, że wędkujemy podczas niesprzyjającej pogody, wieje wiatr, łzawią nam oczy. Dostaje się gdzieś słońce tutaj do okularów i też słabo widzimy. Ta miękka warstwa ochronna idealnie przylega do czoła i właściwie całkowicie zapobiega temu, żeby tutaj nam się dostał wiatr czy słońce. Posiada otwory na dole, dzięki którym ta część wewnętrzna również oddycha, więc nie zaparowują nam te okulary. Oczywiście, jeżeli komuś to się nie podoba, ktoś nie chce używać tych wewnętrznych wkładek, może je zdjąć i używać okulary bez nich, ale to jest naprawdę doskonały patent. Założę w takim razie tę wkładkę z powrotem. Okulary świetne przy mocnym słońcu. No i filtr polaryzacyjny znakomity. Świetnie widać to, co jest pod wodą. No ale to nie wszystko, dlatego że w wyposażeniu okularu standardowym, oprócz szmatki do czyszczenia, no bo to jest rzeczą oczywistą, są dwa rodzaje smyczy. Pierwszy rodzaj, taki klasyczny, czyli smycz ze sznureczka. Może odłożę. Zakładane na gumki, więc to się bardzo łatwo wciska. Całość jest tutaj regulowana. No i wtedy nie mamy żadnego problemu z okularami, zostawiamy je w tej pozycji, nie spadną nam, nie zgubimy ich. To jest standardowe wyposażenie, ale te okulary posiadają jeszcze jeden pomysł, który naprawdę jest znakomity w pewnych okolicznościach. To jest druga wstążka, a właściwie nie wstążka. To jest gumka. Ta gumka, którą mocuje się w otworach, które są do tego przygotowane w okularach. I teraz, kiedy założymy okulary, oczywiście tutaj jeszcze to można ściągnąć mocniej.
Bywają sytuacje, kiedy mamy okulary na nosie, że tak to nazwę, przy holowaniu ryby z łodzi, przy zanęcaniu, kiedy nachylamy się, zdarza się, że one nam wypadną. Nawet jeżeli są na sznurku, no to mamy jedną rękę zajętą, drugą musimy te okulary wkładać. Ta gumka znakomicie pomaga w takich sytuacjach. Mianowicie ona idealnie pozycjonuje okulary na głowie i nie pozwala nawet przy takich mocnych ruchach głową, żeby te okulary się zsunęły. Czasami to naprawdę jest rzecz niezwykle przydatna. Okulary Wiley X z najwyższej półki, jak już wspomniałem, również cenowej, co jest istotne, ale warte zastanowienia, bo to jest produkt absolutnie z najwyższej półki.